Cześć, z tej strony Natalia i przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmem. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób udało mi się spakować na wyjazd do Czech na dokładnie 4 miesiące i 20 dni, czyli 5 miesięcy. No, zrobię to tak bardziej ogólnikowo, ponieważ nie widzę sensu w pokazywaniu każdej bluzki, którą zabieram na taki okres czasu. A torby mam już spakowane, więc też nie chcę ich całkowicie wypakowywać. Tylko ogólnie pokazać, co zabiera na taki długi okres czasu. Do tego dowiedziałam się niedawno, właściwie wczoraj wieczorem od koleżanki. I ponoć nie ma tam żadnych przyborów kuchennych. Przyznam, że po prostu mam teraz mały taki problem, bo o ile jeszcze jakąś miskę, sztućce, kubek mam ze sobą, co zobaczycie, o tyle nie zmieszczę już nigdzie ani patelni, ani garnka. No cóż, będę pożyczać od innych albo będę jeść, nie wiem, surowe rzeczy. Mam na myśli surowe, w sensie warzywa, owoce, a nie gotowane. Co mam ze sobą? Ja będę mieć jedną dużą walizkę, która stoi tam, o, tam z tyłu. Będę mieć tą dużą walizkę, plecak szkolny na plecach, plus jedną taką płócienną torbę i osobno laptopa w torbie. Nie wiem, jak się z tym zabiorę, jest tego dużo. No, biorę mojego laptopa z torby. W torbie mam jeszcze myszkę, wszystkie ładowarki, bilety na pociąg plus jakieś naklejki, więc to właśnie chyba jest wszystko, co tu biorę. Nie mam tu nic więcej w tej torbie. No, wydaje mi się, że nie będę też pokazywać takich oczywistych rzeczy, no bo ładowarka, jak każda ładowarka. Później biorę mojego pluszowego misia, z którym się nie rozstaje na tak długi okres czasu, więc na pewno idzie ze mną. W tej torbie z przypinką tęczowego pola zabieram mój strój dragowy. Jakkolwiek ktoś sobie tego nie docenia, ja nie będę go w pełni wyjmować, bo oprócz niego mam tu kosmetyczkę z kolorówką. Tak, tak, to jest moja kosmetyczka z kolorówką. Jest bardzo, bardzo duża. No bo jest tu też makijaż do dragu, czyli no mam tu masę jakichś brokat, kilka palet cieni. Mogę tego pokazać, że tu jest naprawdę multum tego. Są pędzle, kilka szminek, trzy palety cieni, korektor, podkład. Mam też kilka maseczek, rękawice do zmywania makijażu, gąbeczkę. Zamiast na przykład perfum postanowiłam wziąć wszystkie próbki, które mi się uzbierały z zakupów w Douglasie czy Sephorze, bo są małe i bez problemu po prostu mogę mieć kilka zapachów, a nie jeden, więc to jest z takich ciekawych rzeczy. Teraz tego tu nie włożę. Mam waciki kosmetyczne, takie malutkie, jakieś spinki, puder. No, po prostu typowa kosmetyczka, no może nie typowa właśnie, bo jest tak wypchana. Jakieś spinki do włosów, żeby spiąć perukę. I no mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, dlatego jest to ogromna kosmetyczka, którą właśnie odkładam. Światło mi tu szaleje, prześwietla mnie troszkę, ale nie zrobię nic więcej. Biorę szczotkę do włosów, zapasowy portfelik na jakieś wycieczki czy coś. Mam jak to się nazywa? Statyw, o, mini statyw i selfie sticka, świecącą opaskę. Biorę mój worek, w sensie plecak worek, bo no uważam, że on jest najlepszą opcją. Tu mam taką mini szczotkę, ja jej nie używam, w sumie chodzi mi o to lusterko, które, o, no, wszystko widać, ale właśnie o to lusterko. Oprócz tego mam moje świecące rękawiczki. Nie wiem, cokolwiek widać. No, mają kilka trybów świecenia. To właśnie
To nie są w sumie moje zimowe rękawiczki, ja je biorę bardziej na imprezy i po prostu na wieczorne wyjścia. Co tu jeszcze mam? Mam moje okulary, takie serduszkowe z HM-u, z jakiejś kolekcji. Później mam sporo przypinek tańczowego Opola. Jakby zapraszam was, podlinkuję nam fanpage Stowarzyszenia Tańczowe Opole. Koniecznie wpadajcie. Tu drag, ale ja go nie będę wyjmować, bo to jest peruka, którą pokazywałam w poprzednim filmie. To są kabaretki, o, jakieś bluzka świecąca, spódnica, taka, nie wiem, czy to jest tiul, czy co to jest. Więc nie będę go wyjmować, to wszystko. O, tuż tu jest drag, bluzka jakaś narzuta. Więc przechodzę dalej. O matko, jak to ciężkie. Zwykły plecak, bardzo, bardzo napchany. Portfel. Przepraszam, że mało patrzę w obiektyw, ale po prostu jest mi dużo poręczniej to wyjmować, żeby to było sprawnie. Butelka wody. Tu jest kosmetyczka z lekami. Jeśli kogokolwiek to interesuje, to są przeciwbólówki, węgiel, coś do nosa, w sensie jakiś aromaktyw, czy jak to się tam nazywa. Mam magnes na gardło, na mój ból pleców i na moją alergię leki. To w sumie nic więcej tam nie ma. A, tu zaraz to wyjmę. Piórnik. Jest kawa, taka śmieciówka trochę. Trzy w jednym. Dobra. Idę dalej. Mam, no, światło. Mam gwizdek. Mam maść na moją alergię. Co tu jeszcze mam? Mam nóż. Jeden, przepraszam za światło, jeden ostry. Będzie mnie ciągle prześwietlać, no. Zapalniczkę. Kubek szklany. Potem mam plastikowe sztućce, nóż, jakieś łyżkę, widelec. Po dwa z każdego. Mam plastikowy kubek. Takie nisko talerze. Stwierdziłam, że to się najlepiej sprawdzi, bo mogę tego użyć i do czegoś płynnego, i do gęstego, i do sypkiego. Biorę mój kalendarz, mój taki rysunko szkicownik, nie wiem, i dwa zeszyty puste, bo w sumie jadę się tam uczyć. Oprócz tego mam tu taki duży zeszyt i za nim moją teczkę z wszystkimi dokumentami, ubezpieczeniem, jakąś rolą czy innymi rzeczami. W mniejszej kieszeni mam chusteczki, krem do rąk, którego nie będę wyjmować, jakieś mokre chusteczki i mini kosmetyczkę, w której mam jeszcze jakieś gumki do włosów, pilniczek i podpaski, jakieś gumki do włosów, już mówiłam, balsam do ust, takie rzeczy. I to wszystko, jeśli chodzi o bagaż podręczny. Teraz spróbujemy przejść do tej tam, o, ona stoi tam, koło tego różowego, czarna. Więc zaraz wracam. Teraz może troszeczkę trzepać, ale niestety robię to ręcznie, więc nie wiem, jak mi pójdzie. Światło też jest dramatyczne. Tutaj mam środki higieniczne i reklamówki, które są obok. Nie będę tego wyjmować, no nic ciekawego. Tutaj mam... No a właściwie nie pokazałam całej torby. No cała torba to jest torba na czterech kółkach. Czarna. Zwyczajna torba. Tu mam kosmetyki pielęgnacyjne. Kosmetyczka, reklamówki, chusteczki, pasta, szczoteczka. Krem do oczu, olejek. Jeszcze się telefon odbija. Dezodorant, szampon, jakieś płyny do mycia twarzy, kremy, żel pod prysznic. Naprawdę nic nie biorę, żeby mieć wymyślnych rzeczy. Jakiś peeling tam też jest. Wszystko widzi się na bieżąco. Dobra, to wygląda strasznie. Tu o, mam moje skarpetki, których też nie będę pokazywać. I trochę mam problem, jak wam pokazać te rzeczy, ponieważ niekoniecznie chcę je wszystkie wyjmować. Mam tu moje opaski do włosów, tu są spodnie długie,
pod nimi są spodnie 3/4. Też nie widzę sensu, żeby pokazywać wam wszystko, co biorę, bo nie będę powiedzieć o każdej rzeczy, więc może za chwilę po prostu wrócę do pierwszego kadru i wam powiem mniej więcej, jakie rzeczy zabrałam. Bo tu są chustka, kolejne spodnie, tam są pod spodem bluzy, tu są bluzki 3/4, tu są moje muchy. Jest tu bielizna, tam są dresy, jest strój kąpielowy, są buty na dole, golf jakiś i to wszystko jest tutaj w ten sposób upchane. Koszula tam będzie jeszcze, więc troszkę tego jest. Chciałam to pokazać wam bardziej ogólnie, bo nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany dokładnie tym, co jest w środku. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu dogram to w Czechach. Więc wracam do pierwszego kadru, a raczej podobnego, bo jestem teraz tu przy walizce. Ogólnie jestem przygotowana na 3 pory roku, na teraz jeszcze zimę w lutym, wiosnę i lato. Mam po prostu 4 pary długich spodni, 3 pary spodni 3/4, jakieś 2 pary krótkich spodenek, plus takie ledynki materiałowe na lato, sweter, golf, jakąś bluzę, koszulę, bluzka na długi rękaw, mam narzutkę, w której w sumie jadę. Potem mam 2 bluzki takie 3/4, chyba 15 koszulek, w tym jakieś koszulki polo, są jakieś z cekinami, zwykłe z napisem, po prostu 15 koszulek. Mam dresy i takie spodnie rybaczki, jakby do spania, obie rzeczy są do zniszczenia. 2 koszulki takie piżamowo właśnie do zniszczenia, czyli jakbym gdzieś po prostu się miała zbrudzić, no to nie będzie mi ich szkoda. Mam tam 4 pary butów, jedne jeszcze zimowe, adidasy, takie slip-ony, nie wiem, jakieś po prostu czarne, i klapki pod prysznic, mam tam 2 ręczniki. Muchy właśnie do koszuli 2. No oczywiście mam staniki sportowe, bieliznę, skarpetki. Czy coś jeszcze tam brałam? Wydaje mi się, że nie. Postawiłam też na minimalizm, czego nie widać po tej torbie, ale no tam jest rzeczy na 5 miesięcy. Mam tam jeszcze polar taki zapinany, kurtkę taką letnio-wiosenną. Więc no mam tam sporo rzeczy, ale to zależy od pory roku. Bo teraz też szybko powiem, że po prostu planuję, bo zaraz ktoś powie, że mogę sobie dowozić te rzeczy, to nie muszę tego tyle brać od razu, no, ale tego chciałabym uniknąć. Nie chciałabym po prostu sobie dowozić co miesiąc kolejnych rzeczy, bo po tym jak ja to zwiozę z powrotem do domu. Jak widzieliście, nie ma opcji, żebym zmieściła patelnię albo garnek, więc liczę na moją koleżankę, która już powiedziała, że mi po prostu pożyczy czasami. Może z czasem sobie dowiozę jakąś patelnię albo kupię na miejscu, co trochę jest niedorzeczne, no ale nie mam wyjścia. Stawiłam na ciuchy, które lubię, które są wygodne. Wydaje mi się, że to jest tyle, ile potrzebuję. Jeśli będzie za dużo, to odwiozę, jeśli za mało, to no po prostu dowiozę. I mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, bo trochę tego jest. Ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Dajcie znać koniecznie, czy jeszcze jakieś kwestie związane z tym wyjazdem, z samymi Czechami, czy z Erasmusem was po prostu interesują. Bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest dzień 10 lutego, czyli jutro z samego rana wyruszam na moją przygodę i jadę pociągami do Czech. Tymczasem na dzisiaj się już z wami żegnam. Zapraszam was do opisu, gdzie będą moje social media oraz link, jak mówiłam, do fanpage'u tańczowego Opola, w którym jestem osobą członkowską. Wpadajcie koniecznie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Pa!